Hejka, tak jak zapowiadałam w czwartek, witam Was w nowej serii. Będzie ona inspirowana rysowaniem widzów, bo bardzo spodobało mi się rysowanie z Waszych opisów. Ale jak się okazało, potrzebuję czegoś więcej. Uznałam, że fajnie będzie pisać krótkie opowiadania i tworzyć do nich ilustracje. I tu mam dla Was niespodziankę, bo wiem, że część z Was również pisze, więc jeśli chcecie, to możemy również tę serię tworzyć wspólnie. Nie wiem, czy wiecie, ale ja uwielbiam kreatywnych ludzi i nie chodzi tu wcale o to, by efekt ich pracy był idealny, ale o sam fakt robienia czegoś z serca. Dlatego dzisiejsze opowiadanie jest moje. Ale jeśli chcecie, żebym zilustrowała jakiś z Waszych pomysłów, to śmiało piszcie. Czekam na Wasze historie, tylko się nie bójcie, bo jeśli lubicie coś robić, to znaczy, że jesteście w tym dobrze. Lisa jak zwykle o 7 rano wychodziła do szkoły. Kierowała się w stronę przystanku autobusowego, z którego w ciągu kilku minut miał odjechać jej szkolny transport. Jednak pomimo tego, że dotychczas poranek ten niczym się nie różnił od pozostałych, coś skłoniło dziewczynę, by przeszła na drugą stronę ulicy wcześniej niż zazwyczaj. Przeważnie przechodziła przez pasy zaraz przed przystankiem, a nie 100 metrów wcześniej. Oprócz tego, że troszkę zmieniła dzienną trasę i już z oddali widziała swoje miejsce docelowe, nic się nie działo. Aż tu nagle pod jej nogi wleciał przestraszony kot. Był tak rozpędzony, że prawie ją przewrócił, rozumiecie? Malutkie zwierzę prawie przewróciło nastolatkę. Lisa schyliła się do czarnej kuleczki, która już leżała na chodniku. Była przemarznięta, przemoczona i przede wszystkim przerażona. Dziewczyna nie wiedziała, co ma zrobić. Przecież autobus, którym ma jechać do szkoły, już stał na przystanku. Po przypływie myśli o problemach wynikających z nieobecności na ważnej lekcji, pobiegła do pojazdu. Skasowała bilet i usiadła na wyznaczonym miejscu. Włączyła muzykę i wtedy się rozpłakała. Wiedziała, że szkoła jest ważna, ale nie najważniejsza. Przecież przed chwilą zostawiła kogoś, kto potrzebował jej pomocy. Pomyślała, trudno, wytłumaczę się jakoś. Teraz muszę pomóc tej małej kuleczce. Jak postanowiła, tak zrobiła i wysiadła na następnym przystanku. Trochę jej zajęło, by wrócić do miejsca stłuczki z kotem, ale w końcu dotarła. Jednak kota już tam nie było. Lisa znowu posmutniała, rzuciła plecak i usiadła na nim. Przecież nie mógł zejść daleko. Muszę go poszukać. W tej samej chwili wstała i poszła za tropem kota. Znaczy skręciła po prostu w poboczną ścieżkę, bo kotek nie zostawił po sobie żadnych śladów. Tym razem nie zakładała słuchawek, by słyszeć ewentualne miauknięcia. No kotku, proszę, muszę cię znaleźć. Zanim skończyła mówić do siebie w myślach, gwałtownie się zatrzymała. Okazało się, że coś złapało ją za nogę. Spojrzała zdezorientowana na dół i omal nie podskoczyła ze szczęścia. O tak, kuleczko, tu jesteś! Jak się cieszę, że cię znalazłam. Albo raczej ty mnie znalazłeś. Pokaż się no. Widzę, że wyglądasz już dużo lepiej niż 40 minut temu. Ale to nie znaczy, że mogę cię tu zostawić. Masz dokąd wracać? Czy potrzebujesz domku? Kotek zrozumiał i przytulił się do dziewczyny. No chyba nie mam wyjścia. Lisa wzięła na ręce nowego przyjaciela i pokierowała się z nim w stronę domu. Kuleczko, trzymaj kciuki, żeby mama się zgodziła. Lisa, czemu nie jesteś w szkole? Dziewczyna opowiedziała mamie całą sytuację. Na szczęście miały podobne charaktery i żadna z nich nie wyobrażała sobie wypuścić kota i kazać mu przetrwać samemu. W takim razie witaj w domu, kuleczko, powiedziała mama, a Lisa aż krzyknęła ze szczęścia. Dziękuję, mamo, nie pożałujesz. I miała rację. Kotek został ich najlepszym przyjacielem. Przytulając się do nich, okazuje im wiele wdzięczności i miłości. Dokładnie tyle, ile one okazały mu. Chociaż można powiedzieć, że nawet więcej. Koniec. To już koniec historii. Na pierwszy ogień postanowiłam stworzyć coś krótkiego i przystępnego, żeby ten filmik nie trwał pół godziny, ale kto wie, co będzie następnym razem. Mam nadzieję, że ta seria Wam się spodoba i razem stworzymy coś fajnego. Nie zapomnijcie zostawić łapek w górę, komentarzy i jeśli filmik Wam się spodobał, to możecie go również udostępnić. Przypominam również o konkursie, który znajdziecie w odcinku z podsumowaniem. I to już na tyle. Widzimy się w czwartek. Do zobaczenia. Cześć!